Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy piątek i jest piękna pogoda, jak widzicie, wspaniały dzień. Jeden z niewielu, ponieważ widzieliście, wczoraj padało, a dziś świeci słońce, a jutro ma znowu lać, także nie jest to zbyt optymistyczne. Ja jestem w takim fajnym miejscu, gdzie pełno tymianku dzikiego rośnie i właśnie taki jakiś przekwitnięty jest, jakiś duży. Kurczę, może ja już za późno tu jestem, nie wiem, czy to w ogóle tymianek zbieram. Jestem trochę zdziwiona ze względu na to, że on trochę jakby inaczej wygląda, no ale widocznie tak wygląda, jak wygląda i jestem w takim wspaniałym miejscu i tylko łażę w tej wewte i muszę go zacząć zbierać. Znalazłam też parę maślaków, już mamy sezon właśnie grzybowy, bardzo fajnie. Także ja, kochani, będę sobie tu zbierać i za chwilę Wam pokażę, co nazbierałam. Cisza, spokój, wspaniałe miejsce. Zobaczcie, ktoś tu był. Widać ślady po ludziach, jak zwykle zostają. Ktoś był, pokroił, poprzykrawał i wyrzucał. Też bez sensu. Ja sobie jadę dalej w podziwianiu przyrody i zbieraniu. Zobaczcie, ile nazbierałam. Właśnie tyle nazbierałam tego tymianku, ale idę zbierać dalej. Idą przez łąki, przez pola, przez takie chaszcze. Wiecie co, ostatnio byłam tutaj 2 lata temu i tego łubinu tutaj w tym miejscu nie było. Po prostu strasznie, strasznie zarosło, potwornie. No ja idę dalej szukać następnych źródeł pobioru tymianku. Widzę, że tu jest fajnie nasłonecznione. Ja nawet nie wiem, jak się dzisiaj ubrać, ponieważ raz jest ciepło, raz jest zimno. Wejdzie się do cienia, czuć zimno. A tak jak idę później w słońcu, to jest mi strasznie gorąco, jest potwornie gorąco. Wiecie co, to jest właśnie taka islandzka, szklana pogoda. Nie wiesz, jak się ubrać, na jaką chwilę. Trzeba dużo rzeczy na siebie brać, cebulka. I to jest najbardziej praktyczny sposób spędzania właśnie czasu na wolnym powietrzu na Islandii. Nie wiem, czy tu ktoś był. O nie, nie był. Zobaczcie grzybek. Zobaczcie grzybek, jaki ładny, świeci się do mnie, uśmiecha. Super, czyli grzybki tu są, 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 bo ja wiem, gdzie ja jestem. Na swoim rejonie. Także pozbieram sobie trochę ciekawych, fajnych rzeczy. No tak, i to ja rozumiem. Fajny, duży, ładny koźlaczek stoi. Tu koło mnie, widzicie, nie za bardzo są te grzyby, bo powinny być. Myślę, ktoś tu już przeszedł. No chyba, że nie urosły. Ale jest fajny właśnie tymianek. Oj, brzoza. Wiecie co? Zgubiłam się w islandzkim lesie. Co trzeba zrobić? Taki kawał jest. Trzeba wstać. Jak widzicie, od razu wszystko widać dookoła, gdzie się jest. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale dawno temu Wikingowie przed stoczeniem walki, idąc właśnie na jakieś takie straszne walki, wiecie co robili? Gotowali muchomora. Muchomora i pili ten wywar i tacy podjarani halucynogennym, toksycznym muchomorem szli walczyć. Także widzicie, jaka potęga w grzybach jest. W tym miejscu to tak jest, jakbym po jakichś pokojach chodziła z jednego do drugiego. Takie właśnie miejsca są, gdzie te choinki zrobiły takie dziury. Trawka rośnie, pięknie wygląda wszystko. I Wam powiem, że kiedyś właśnie tu, chodząc po tym lesie, bardzo ciekawe, ale ja się zgubiłam. Słuchajcie, tak, szukałam tych grzybów z głową w dole. Teraz też się co prawda rozglądam, idąc do Was mówiąc, bo nie będę stać i się nagrywać. Oglądam teren, może coś wypatrzę, ale powiem Wam, że tak. Zobaczcie, niby taki otwarty teren jest, ale idzie się zgubić. Idzie się zgubić bardzo łatwo, dlatego że patrząc cały czas, o właśnie, za takimi pięknościami tutaj, to, o widzicie, ja tutaj urywam tą grzybnię, żeby właśnie bez grzybni zabierać grzyby. I powiem Wam, że właśnie mając głowę tak na dole nisko, idąc, robiąc, krążąc, tocząc kółeczka, naprawdę można
można się tu zgubić, co jest śmieszne i po prostu trochę komiczne. Ale widzicie, nie po to jest ten żart, jak zgubić się, jak się co zrobić, jak się zgubisz w islandzkim lesie. Czyli oni musieli chodzić, zbierać te wszystkie, widzicie, chroboty kreniferowe, na przykład o tutaj rośnie. Tak wygląda z bliska. Jest to bardzo higroskopijna roślina, w tej chwili jest sucha. Tutaj są wilgotne te końcówki, znaczy te korzenie, bo wczoraj jeszcze padało. Ale z tego na przykład robi się nalewki na bardzo zdrowotne, prozdrowotne. Nawet są antyrakotwórcze, z tego co się doczytałam w pewnym okresie życia, czasu. I też służą do ozdobiania ścian. A widzicie tu przede mną fantastyczny grzybek. O, jest piękny. Trochę ma tego, co nie powinien mieć. Trzeba będzie to, jak to się mówi, wytnie się. Jak w filmie, wytnie się. Tak idę i ten zapach po prostu, on jest, słuchajcie, niesamowity. I tak myślę sobie, z czym mi się kojarzy ten zapach, żeby wam opowiedzieć. Zobaczcie, tam już w ogóle stoją i czekają na mnie, ale wiecie, do czego doszłam do wniosku, co to jest za zapach? Taki o wiele delikatniejszy zapach śliwki w czekoladzie. Naprawdę, tak mi się skojarzyło, śliwką w czekoladzie pachnie. No niesamowicie. Ten tymianek zabójczy jest, po prostu zapach tego tymianku. Teraz to wszystko właśnie na jesień będzie, także ja tu muszę częściej przychodzić, koniecznie. Zobaczcie, grzyby rosną, czekają na mnie, tu na Wenus. Jeden, drugi, trzeci. No właśnie, tak chcę wam pokazać, jak rosną grzyby na Islandii. Rosną na takich górkach i trzeba sobie je umiejętnie wyszukiwać. Widzicie, w lesie nie ma nic, a na górce sobie tu rośnie taki czekający na mnie. O tu, fajny, ładny. Kochani, nazbierałam, myślę, jak siatkę grzybów mam, bo są w dwóch. Gorąco potwornie dziś jest, termometr pokazuje u nas 16 stopni. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie w porównaniu do waszych temperatur, ale prawda jest taka, że na Islandii 16 stopni to jest po prostu naprawdę gorąco. Jedynie co, to jest właśnie ten chłodny wiatr pojawiający się miejscowo. Widzę, że tu jakiś ruch się nagle zrobił. Droga nieuczęszczana, ale ruch jest. Jest tak piękna pogoda, jest piątek. Ja myślę, dzisiaj wszyscy tylko myślą o grillach, o tym, żeby spędzić ten dzień na dworze, gdyż jest to jeden z niewielu islandzkich dni, kiedy wszystko jest po prostu, wszystko jest. No, kiedy jest tak piękna pogoda, słuchajcie, niebo jest praktycznie bezchmurne, pięknie. A ja będę chciała zrobić sobie te grzybki jakoś. Miałam nie zbierać, a jednak pozbierałam. Widzicie, tak tu jest, jak się wejdzie do lasu. Niby się nie wchodzi po nic, a jednak z czymś się wyjdzie, to jak do supermarketu. I po prostu wchodzisz do supermarketu po bułki, a wychodzisz z całym koszem. I tak też się stało tutaj. Poszła baba na targ i wyszła z wieloma ciekawymi grzybami. Grzybami, grzybkami i tymiankiem. Całkiem ciekawe połączenie. Jest całkiem sporo samochodów, które stoją na poboczach i każdy coś gdzieś tu zbiera. A ja się tak zastanawiam, bo kiedyś jeszcze, jak my Polacy tutaj nie mieszkaliśmy w takiej ilości, to tych samochodów było mniej, czyli logicznym jest, że czy Polacy, czy nie wiem, Ukraińcy, Litwini, wszyscy ci, którzy tutaj właśnie wiedzą, jak zbiera się grzyby, przyjeżdżają gdzieś do tych właśnie lasów na Islandii, zbierają, ale Islandczycy też coś zbierają. I wam powiem tak, w tej chwili nie ma jeszcze jagód, ja ich w ogóle nie widzę, nie wiem, czy jagody w ogóle będą w tym roku. Ale to mnie zastanawia, jeżeli Islandczyk idzie, to co on zbiera? Może też tymianek zbierają, może właśnie tego chrobotka reniferowego zbierają? Nie wiem, właśnie nie mam za bardzo pojęcia. Tak mnie to zastanawia, co oni zbierają? Bo my zbieramy grzyby, no ciekawe. Miejsce piękne, bardzo duży teren, naprawdę jest gdzie tutaj i rozejrzeć się, i przejść się, nawet chociażby przejechać się. Droga jeszcze nie powstała od wielu lat, jest w budowie, no ale ogólnie nie jest źle, widzicie, jest pięknie, pięknie, pięknie.
to jak zajechać do sklepu spożywczego. Słuchajcie, jaki numer odwaliłam, jak zwykle to ja. Także uważajcie na przyszłość, żebyście wy nie popełniali wenusowych błędów. Chociaż nic się nie stało na szczęście, ale mogło i byłoby siara. Otóż kupowałam, znaczy pojechałam do sklepu z myślą, że chcę kupić wielorazowego użytku siatkę. W Kronanie są żółte, fajne siatki, małe, takie zgrabne, dużo tam się nie zapakuje, wygodna jest, mówię, to sobie kupię. No i wyobraźcie sobie, że już tam jestem przy kasie samoobsługowej i się pytam, czy są te żółte siatki, bo widzę, że nie ma, ta dziewczyna, która tę kasę tam obsługuje, to ona mówi, że nie ma tych siatek, że się skończyły. No to ja, jak to ja, zapakowałam wszystko do kosza i już na wyjściu ze sklepu pomyślałam sobie, w momencie, kiedy ja już wszystko zapakowałam, chciałam się cofnąć po rachunek, ale maszyna się wyłączyła, więc rachunku nie dostałam, ktoś inny już podszedł. No i ja sobie z całym pełnym koszem wyjeżdżam, prawda, pięknie ze sklepu. I wam powiem ciekawostkę, nikt mnie nie złapał, nikt mnie nie zatrzymał, nikt się o nic nie pytał. Ja wiem, że one tam stały, chodziły, sprzątały, czyściły te maszyny, koszyki układały, więc one widziały, że ja kasowałam. Ale sami widzicie, że po prostu można w ten sposób, jak to się mówi, wkomponować się w niezłą kompozycję, narobić sobie problemu i tak dalej. Oczywiście ja bym to udowodniła, że kupiłam, ponieważ ja zapłaciłam kartą. A płacąc kartą, wchodząc do banku internetowego, możemy pokazać, że była taka transakcja o danej godzinie, więc to by tam nie było. Ale wiecie, jak to jest. Co ludzie już dookoła widzą, to widzą. Także no, byłoby niefajnie. Słuchajcie, kupiłam sobie mleko odtłuszczone i w domu mam skir. Kupiłam też jogurt czysty i mleko. I domyślacie się, co będę robić. Chcę spróbować w Thermomixie wykonać jogurt. Nie wiem, nigdy tego nie robiłam. Nie mam zielonego pojęcia, jak zrobić jogurt. Pomimo, że robiłam kefir i wszystkie inne takie właśnie... O, właśnie, kefir! O! Też trzeba będzie spróbować kefir. Bardzo dobry pomysł. Trzeba będzie więcej mleka dokupić. I tak, chcę właśnie takie ciekawostki wypróbować, przetestować. Na razie wam za dużo nie pokazuję, tylko mówię, że mam Thermomixa, fajną maszynę. Na razie zaprzyjaźniam się z nią. I dlaczego wam nie pokazuję? Dlatego, że na razie ja popełniam jakieś błędy. Chcę doczytać, dopatrzeć, chcę wszystko poznać, żeby móc wam lepiej to opowiedzieć. Żebyście wy, jeżeli kupicie ode mnie właśnie Thermomixa, żebyście mogły, kobietki czy mężczyźni, bo to każdy kupuje, słuchajcie, całe rodziny kupują Thermomixa, żebyście wy mogli w razie pytań dostać odpowiedź. I ja muszę się przetestować tutaj, ale tak jak mówiłam, ja będę w nim gotować, będę dla was gotować, nie ugoszczę was niestety, ale obejrzycie, może coś ciekawego wam wpadnie do głowy. I powiem wam, że dziś poznałam bardzo fajną kobietę przez internet, która jest w Polsce, w Katowicach. I powiem wam, że ona ma naprawdę... No, po prostu mi się świetnie z nią rozmawiało, powiem tak. Ona mnie też dużo zainspirowała. I jeżeli byście chcieli kupić Thermomixa w Polsce, to już widzicie, Wenus daje wam kontakt, gdzie i do kogo się zgłosić, żeby uzyskać super informacje, co, jak, z czym i do czego, i za ile, i jak, i wszystko. W tej chwili jest promocja w Polsce. Jeśli kupicie do 18 sierpnia 2020, gdyby ktoś później oglądał ten film, to macie super promocję. Możecie wziąć Thermomixa na raty i za 36 miesięcy będziecie płacić, na 36 miesięcy będziecie płacić około 150 zł na miesiąc. Słuchajcie, wspaniała sprawa, raty nie mają oprocentowania. Jest to bardzo ważna rzecz, także zgłaszajcie się do mnie, piszcie w komentarzach, a na pewno dostaniecie na miarę. Piszcie na maila wenus.północy@gmail.com. Jeśli jesteście na Islandii, również na tego maila do mnie piszcie. Wiadomości,
Dlatego albo piszcie pod filmem, ja Wam wyślę jeszcze raz tego maila. Dlatego, że po prostu numer telefonu jest tu zbędny. Ja Wam go podam na mailu. Zresztą znajdziecie mnie na grupie Sprzedam, Oddam, Szukam. No, jakbyście nie wiedzieli. Jest to moja grupa, także tam też jest ogłoszenie. I zapraszamy Was serdecznie, żebyście sami mogli sobie w domu zrobić bigos i jogurt. I no dobra, po bigosie i jogurcie to nie, to na za dobre połączenie może nie jest, ale ogólnie, żebyście mogli sobie i zupkę ugotować, i wszystko zrobić, także wiecie, super, super sprawa. Ja z Wami się żegnam, ponieważ jest korek, w tej chwili jest 16:19. U nas za chwilę będzie tam, gdzie jadę, do domu tłok i muszę patrzeć, lepiej się tutaj zorganizować w samochodzie. Ja się żegnam z wami, jadą czyścić moje grzyby i w międzyczasie zobaczę, co dalej. Subskrybujcie więc mój kanał, zaglądajcie do Instagrama, też na Wenus Północy na stronie na Facebooku mnie znajdziecie, że Wenus jest dla Was wszędzie. I bardzo mnie to cieszy, ponieważ ja wiem, że Wy dla mnie też jesteście i jak ja coś potrzebuję, to mam w Was wsparcie, oparcie, podparcie i zawsze mi coś doradzicie. Jeżeli czegoś szukam, nie wiem, doradzicie mi. I dziś na Instagramie właśnie tak się pytałam o przepis na grzybki marynowane. Grzybki marynowane, co by to sobie zrobić? Grzybki w occie, bo nazbierałam fajne grzybki. Dobra, kończę. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć!